Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Kaczmarek, były funkcjonariusz CBA, Policji, chyba najsłynniejszy, najsłynniejszy agent służb specjalnych w Polsce w obecnym czasie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Był pan, to są słowa Mariusza Kamińskiego, perłą, wybitnym funkcjonariuszem Policji. To ja teraz zapytam, to kiedy się zepsuło CBA, do którego pan się zapisał? Kiedy CBA z świetnej policji politycznej, jeżeli znaczy powytaj, policji e, antykorupcyjnej, jeżeli kiedykolwiek nią było, zmieniło się w policję polityczną w organizację przestępczą. Perła w koronie, no tak, bym jeszcze dodał żartobliwie. Natomiast to fakt w momencie kiedy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zorientowali się, że jako szefowie CEBA dysponują potężnymi narzędziami umożliwiającymi im infiltrację swoich politycznych przeciwników. Wtedy ta ryba zaczęła psuć się od głowy, czyli od swoich szefów, ponieważ CEBA nie ukierunkowało się na de facto prawdziwe zwalczanie korupcji w Polsce, a o tym My, jako funkcjonariusze, którzy jako pierwsi tworzyli to biuro, byliśmy zapewniani przez Kamińskiego, że będziemy rozgrzanym żeliwem wypalać korupcję i przestępczość w Polsce. De facto okazało się, że takie narzędzia jak obserwacja, podsłuchy, infiltracja środowiska poprzez działania funkcjonariuszy pod przykryciem służą tylko i wyłącznie do politycznych rozgrywek. Kiedy pan zauważył to, że ta granica jest, czy, czy to było nie wiem jakieś retrospektywne, czy gdzieś w pewnym momencie pan zrozumiał, że jest przekroczona granica? Czy od samego początku było widać, że e, idziemy w kierunku polityki i, i e, potrzeby e, wyżynania, tak to nazwę, konkretnie wyżynania przeciwników e, politycznych? Natomiast e, to, co ja wykonywałem, czy wykonywali moi koledzy, którzy razem ze mną z Centralnego Biura Śledczego Policji przeszli do, do CBA, no, zostaliśmy poddani indoktrynacji i robiliśmy to ślepo, wykonując polecenia naszych mocodawców. No z tego, co Pan mówi, to CBA zajmowało się po prostu nie tyle zwalczaniem przestępczości, co zbieraniem haków i dystrybucją, ale tylko wybranych. Rzeczy do wybranych przedstawicieli mediów, można powiedzieć, by dziennikarzy, aczkolwiek to taki niezasłużony awans. No rzeczywiście, w sytuacji, kiedy praca operacyjna i urobek tej pracy operacyjnej nie pozwalał na to, aby postawić e, osobom, które były w kręgu zainteresowania, Zarzutów i materiał zebrany nie pozwalał na to, aby skonstruować akt oskarżenia do sądu przeciwko tym osobom, no to materiał ten służył do tego, aby tych ludzi oczerniać, dyskredytować w oczach opinii publicznej. No, pierwsza taka sytuacja. Którą ja pamiętam, to miała chociażby miejsce w przypadku pani Beaty Sawickiej, gdzie y, Mariusz Kamiński pouczał Polaków, w jaki sposób mają oddawać swoje głosy, na jaką partię. Z tego co pamiętam, tam część tego materiału została przez niego odtajniona i wypowiedzi Beaty Sawickiej zostały upublicznione, ale ma to się nijak do ewentualnych zarzutów. Tak, mówimy w roku 2007, kiedy po przegranej debacie przez Jarosława Kaczyńskiego, Mariusz Kamiński próbował za wszelką cenę zmienić bieg wyborów i właśnie wtedy odtajnił materiały zwręczenia jej korzyści majątkowej, która, jak się dowiedzieliśmy po latach, była kompletnie nieuzasadniona, ponieważ no, CBA nie ma prawa prowokować do przestępstwa i nie było uzasadnione, tak stwierdził sąd. Nie było możliwości wręczenia tej korzyści majątkowej, ponieważ no, nie było dowodów na to, że były, była korupcja wcześniej. E, pojawiły się duże nazwiska, e, takie nazwiska pisowskich propagandzistów. Ja unikam słowa mm. dziennikarza. Oni praktycznie już chyba na razie, ile to zapowiedzieli, proces pani Dorota Kania, e, Cezary Gmyz, że będzie się procesował z panem. E, żadnego pozwu do dziś jeszcze nie dostałem. No. Ale to właśnie dałem tak pytanie, no bo jak, jak to wyglądało, to był który, w którym roku to się zaczęła ta dystrybucja e, i pan tam bardzo mocno też odpisał Dorocie Kani, e, czy pamięta też co się wydarzyło? No tak, bo jeżeli pamiętam w jakich yy, okolicznościach czy czynnościach brałem udział, i bardzo dobrze pamiętam, yy, jak z Dorotą Kanią z Warszawy samochodem podróżowaliśmy do Wrocławia i tam w moim prywatnym mieszkaniu Dorota spotkała się z funkcjonariuszem, który prowadził e, e, tą sprawę dotyczącą afery hazardowej i miała możliwość dostępu do materiałów e, niejawnych, oklauzulowanych e, klauzulą ściśle tajne. No to nie jest coś, coś normalnego. Wszystko to było na polecenie Kamińskiego i Wąsika. Zarówno ja dostałem takie polecenie, żeby Dorota tam zawieść, a tamten funkcjonariusz dostał polecenie, żeby te materiały pokazywać, e, żeby mogły po, powstawać publikacje. Z tych, z tych działań operacyjnych CEBA. I rzeczywiście takie materiały, tak jak już powiedziałem wcześniej, Cezary Gmys, Katarzyna Hejke, Tomasz Sakiewicz, Dorota Kania, Anita Gargas, Samuel Pereira, jeżeli. Kogoś pominąłem z tej palestry dziennikarzy, to proszę mi wybaczyć. Jak sobie przypomnę, to przekażę to prokuratorowi, żeby uzupełnił e, ten, ten materiał, ale z każdą z, to, z, z tych osób, którą wymieniłem, jestem w stanie udowodnić w jakich okolicznościach, gdzie i jakie materiały były przeze mnie e, przekazywane. Także dzisiaj takie e, straszenie, e, nie wiem, pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Oczywiście mają do tego prawo. Tak, to jest to normalne, standardowe działanie w państwie demokratycznym. Jak ktoś się poczuł urażony, to może taki y, pozew do sądu złożyć. No, ja wtedy będę mógł y, przedstawić okoliczności potwierdzające moje słowa. Y, natomiast wypowiedzi Cezarego Gmyza, który mówi o rozpętaniu... Armagedonu. No, z jednej strony pan redaktor się śmieje, ale z drugiej strony ja traktuję dosyć poważnie jako wywieranie nacisków na świadka i grożenie mu. Bo jak mam dzisiaj interpretować. Słowo Armagedon. No jest to y, tragedią, jest to zakończeniem świata, co grozi mi, y, że utracę życie, zdrowie, co się ze mną stanie poprzez rozpętanie tego Armagedonu. I dzisiaj prokuratura, która przyjęła ode mnie zawiadomienie, nad tego typu właśnie wypowiedzią powinna się pochylić i podjąć decyzję o tym, aby objąć mnie instytucją świadka. Koronnego nie po to, żebym ja unikał jakiejś odpowiedzialności, tak, tylko po to, żebym mógł dzisiaj w sposób nieskrępowany, uczciwy, swobodny złożyć zeznania i powiedzieć jako świadek koronny o tym wszystkim, o czym wiem, gdzie były łamane przepisy prawa. A później powinno to zostać zweryfikowane, poddane szeroko pojętej analizie materiału, jaki przedstawię, i wskutek tego postawione zarzuty. Czy to Kamińskiemu, Wąsikowi, Bejdzie, czy też dziennikarzom. To pozostawiam już do oceny samej prokuratury. Czy mamy do czynienia, pan powiedział, o aferze hazardowej? To był rok 2009, ostatni rok, którym rządził. CBA bezpośrednio Mariusz Kamiński. Właśnie stracił to stanowisko, bo odpalił niejawne materiały. Pan powiedział, że on przekazał te materiały osobiście. Mhm. E, tam jest, to ja przypomnę, wszystkim sytuacja była taka, że Mariusz Kamiński był prezesem CBA, szefem CBA, szefem. mimo że e, rządził polską Donald Tusk, który się nie zdecydował go odwołać po przyjęciu władzy w 2007 roku, argumentując tym tak, jakby chcąc zapoczątkować dobry obyczaj, że może na przykład szefem CBA powinien być osoba wyznaczona przez opozycję, tak jak to rozumiałem. On został odwołany po publikacji, tylko właśnie po publikacji Cezarego Gmyza, który na łamach Rzeczpospolitej opublikował dokumenty z techniki operacyjnej, co Paweł Wojtunik, późniejszy szef CBA, czyli po 2009 roku, nazywa zdradą wielkiego kalibru, że nigdy wcześniej nie były pokazane dokumenty w całości. No i z tego, co pan mówi, to jest to po prostu operacja, którą podejmuje urzędujący szef CBA, w tym momencie Mariusz Kamiński, który przekazuje e, Cezaremu Gmizowi do publikacji niejawne materiały. Tu należałoby zadać jedno pytanie, bo jeżeli wydał decyzję o odtajnieniu tych materiałów, tak, a, mógł? A mógł taką decyzję podjąć? Jest to w gestii samego szefa CBA. Mógł coś takiego zrobić. Oczywiście każdy rozsądny, zdroworozsądkowo myślący szef służby specjalnej takiej decyzji nigdy by nie podjął, bo materiał odtajnia się najczęściej w takich przypadkach, kiedy ma być materiałem dowodowym w postępowaniu karnym przeciwko jakiejś osoby, która popełniła przestępstwo, ale też nie do końca, dlatego że może być proces też prowadzony z zachowaniem, z wyłączeniem jawności. Czyli część materiałów po prostu cały czas pozostaje w kancelarii niejawnej, gdzie strony mają dostęp do tych materiałów i w sposób niejawny taki proces się y, odbywa. Natomiast jeżeli zostało to przekazane, w sposób przestępczy, czyli Kamiński przekazuje materiały Gmyzowi bez odtajnienia, a Gmyz w sposób ślepy korzysta z tego i pisze te materiały, to jest to przestępstwo. Znaczy, to, tam była też sytuacja taka, ja to pamiętam, ponieważ ja byłem wtedy dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej, że ta data publikacji została skorelowana z odbiciem TVP przez e, PiS, czyli, krótko mówiąc, Kamiński przekazał te materiały wedle pańskich słów wtedy dokładnie, kiedy mieli telewizję, żeby to nagłaśniać. Ja bym chciał się dowiedzieć, czy gdzieś pojawiła się kwestia obalamy rząd, czy gdzieś się pojawiła wersja kończymy, z sprawę, Don Donalda kończymy sprawę Donalda Tuska. Czy, czy to gdzieś się pojawiło? Czy, czy ktoś mówił? Znaczy... Jeżeli chodzi o samą postać Donalda Tuska, to ona już była mi przedstawiana przy sprawie Beaty Sawickiej, ponieważ tam głównym celem moich działań nie była Beata Sawicka, tylko był Donald Tusk. On był numerem jeden na przedstawionej mi przed oczami liście osób, do których mam dotrzeć. Nie... Udało mi się, już mówiłem kilka razy o tym, nie udało mi się wtedy dotrzeć do Donalda Tuska bezpośrednio. Poznałem innych wysokiej rangi polityków w tamtym czasie Platformy Obywatelskiej. Sprawa na tyle, na ile zakończyła się na samej pani Beacie. Czy preparowałem dokumenty? Tak, preparowałem i pisałem je niezgodnie z prawdą. Tak, pisałem i dlatego dziś o tym mówię i chcę, żeby zajął się tym niezależny prokurator. Oczywiście, panie redaktorze, co się stało w 2019 roku, kiedy powiedziałem o tym, że w Willa w Kazimierzu i w tej sprawie były nieprawidłowości i doszło do fałszowania dokumentów? Przecież prokuratorka, która mnie przesłuchiwała w Katowicach, wydzierała się na mnie, nie chcąc protokołować tego, co mówię, do protokołu. Musiałem wykonać kilka zabiegów zgodnych z obowiązującym prawem, żeby ona swoje czynności służbowe w ogóle podjęła i zaczęła pisać to, co mam do, do powiedzenia. Yy, nie Prokuratura nie zajęła się kwestiami nieprawidłowości czy popełniania przestępstw ze strony Kamińskiego i Wąsika, tylko postawiono mi zarzuty, że tworzę nieprawdziwe, nieprawdziwe oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi i postawiono mi w tym zakresie zarzuty. Ale proszę zauważyć jedną rzecz: że w momencie, kiedy ja wycofałem się ze swoich nieprawdziwych zeznań przeciwko Jolancie Kwaśniewskiej, to co? To sprawę umorzono. I nic, nic się z tym nie, nie stało. Gdybym ja dalej podtrzymywał te nieprawdziwe e, kwestie dotyczące, właśnie, domu w Kazimierzu, to panią Milanę chcieli zatrzymać. I to, to, to też był cel zniszczenia tej kobiety. I oni mniej taki tak jak powiedział, gradację. Numer jeden Donald Tusk. E... Numer jeden państwo Kwaśnierscy. Numer jeden państwo Kwaśniewscy. Numer jeden TVN, czy Środowisko Gazety Wyborcze, bo Weronika Czyli... Marczuk. Weronika Marczuk nie była przypadkiem. Znaczy, była przypadkiem o tyle, że poznałem ją w restauracji, która, której właścicielem był Edward Miszczak w Krakowie, cinema. E, natomiast e, chodziło o to, aby zdyskredytować w ogóle dziennikarzy, publicystów e, TVN-u. I to bez względu na to, czy miałby to być materiał dowodowy na jakieś przestępstwa, czy obyczajówka szeroko pojęta. No właśnie, to jeszcze właśnie powie powie powiedzmy o tych hakach. Teraz mówiliśmy o tym, co próbowali zbierać, używać, preparować. A O ile rzeczach pan wie, które zebrano, których nie użyto? Proszę pamiętać, że poza tym, że byłem funkcjonariuszem CBA, to później byłem też posłem. I jak każdy, kto w sposób metodyczny podchodzi do e, podjęcia decyzji o tym, żeby mu zacząć mówić prawdę, że chce zostać świadkiem koronnym, nie wyciągam wszystkich hasłów z rękawa. Tak, Czekam po prostu na to, co się będzie e, działo dalej. E, Dorota Kania, Cezary Gmys, inni dziennikarze mówią: złożymy pozwy. Okej, okay, niech składają. Ja nie mówię, co zrobię. Mam takie powiedzenie: patrz na bar i obserwuj gości. Tak i po prostu dziś to robię. Patrzę na ten bar i obserwuję, co się będzie działo. Wczoraj w wywiadzie dla FMC27 e, mówił pan o tym, że Zbigniew Ziobro pokazywał panu swoje archiwum haków. E, czy. Może pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, ponieważ już wtedy też piastowałem funkcję posła. Mariusz Kamiński poprosił mnie, abym się spotkał z ziobro. To było w pomieszczeniach, z których korzystała Solidarna Polska. Chodziło mu o to, aby odświeżyć jego wiedzę w zakresie domu właśnie w Kazimierzu Dolnym. I wtedy relacjonowałem mu kwestie dotyczące tych działań operacyjnych i i, I informacji y, niejawnych. No, w zamian za to pochwalił mi się, że na półkach leżą y, sterty materiałów, y, które są tutaj bezpiecznie, a zgromadzone przez niego za czasów, kiedy piastował funkcję prokuratora generalnego i spuentował to o tym, że pod latarnią najciemniej, ponieważ do Sejmu nikt nie wejdzie na przeszukania. To był rok? Około, panie redaktorze, 2012 13 i powiedział, na kogo ma te materiały? Zresztą... Było tego sporo, także no, pewnie na, na sporo ilość ludzi. Ale co, co ciekawe, no, zarówno yy, Kamiński, kiedy byłem posłem, dawał mi polecenia, abym nagrywał posłów PiSu, jak zachowują się w kuluarach hotelu poselskiego. Yy, także no, mieli taką przypadłość zbierania haków nie tylko na przeciwników, ale i też na swoich, chociażby na Suskiego. A na kogoś jeszcze poza Markiem Suskiem? No tak, bo ponieważ w tych rautach takich yy, biesiadnych yy, w hotelu Sejmowym uczestniczyli wszyscy, także trochę się tam osób przewinęło. A na, a na kogo najwyżej pan miał zbierać? Spisu? Yy? No to można powiedzieć, że to był Suski. Był Suski to Suski. No to nie jest żadną tajemnicą, że Suski z Kamińskimi i z Wąsikiem nie połają do siebie sympatią. oni się tego a yy, w jakiś sposób yy, w jaki sposób był naprawdę postrzegany przez to środowisko Andrzej Duda? Czy to jest, czy to, że był sojusznik, wróg? Ciężko mi jest się na, na ten temat wypowiedzieć. Brałem udział w, w mojej kampanii wyborczej z Andrzejem Dudą Świętokrzyskim. Kilkukrotnie się spotykaliśmy. Pamiętam e, imprezę na zakończenie kampanii wyborczej, kiedy Duda zaprosił mnie do Krakowa e, i zrobił właśnie taką imprezę, celebrując Fakt dostania się do sejmu i zdobycia tego mandatu, ale co ciekawe było tam samo środowisko, środowisko Solidarnej Polski wtedy się zebrało, i ja i Duda, jako jedyni, wtedy nie, nie wyszliśmy w struktury Solidarnej Polski. Także chyba został sam uwikłany w jakąś imprezę, w której de facto chyba nie chciał ostatecznie e, uczestniczyć. Nie, ale chodziło mi o to. E... Na, jak, jak szeroko szła ta akcja? Bo rozumiem, że wtedy, jak pan miał nagrywać Soskiego, to już na prywatne zlecenie Mariusza Kamińskiego to już nie było. I Wąsika, tak. tak bo oni się... razem z, czy czy, temat, czy to... oni też prowadzą jakieś prywatne archiwa? No tak, żeby utrzymać tą zgraję posłów, PiSu w ryzach. Rozumiem, że to było im do tego potrzebne. Czyli był pan świadkiem jakiegoś używania tego typu? W jaki sposób się dyscyplinuje ludzi typu Funk Funkcjonariuszy, tak. I jak to wygląda? Z się... no, groźbami po prostu, tak? jak w momencie, kiedy ja zacząłem w 19 mówić prawdę, przyjechał do mnie funkcjonariusz, który powiedział mi wprost, że to, co zrobiłem, obróci się przeciwko mnie. I rzeczywiście po tygodniu czy półtora zostałem zatrzymany. I e, on przyjechał rozumiem, zakomunikował, groził, apelował, tak? Co... No, groził, próbował przemówić do mnie, abym się wycofał z tego, co robiłem co zrobiłem. No właśnie, ale to niech mi pan powie jeszcze o tej drodze, 2019 rok. Mhm. Co, się, co takiego się wydarzyło, że doszedł pan do wniosku, że dosyć to już e, o to jest... No przede wszystkim ciężko jest złożyć zawiadomienie na kogoś, nad kim jest e, roz... roz e, Parasol otwarty. No wiem, to było ochrony, bardzo odważne. Tak, a no i dostałem wtedy, mówiąc, Bęcki no, w postaci zatrzymania mnie i, i trafiłem do aresztu. Od momentu, kiedy ten areszt opuściłem, e, jakoś nie zostałem tym mocno wystraszony, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że nie wygram. Że nawet jeżeli będę składał zawiadomienia, to Zbigniew Żobro czy Święczkowski nic z tym kompletnie nie zrobią, bo będą chronić Kamińskiego i Wąsika. Prokuratura została uparta polityczniona I pod dyktando tych ludzi wykonywała tylko polecenia. Także dziś, kiedy obserwując scenę polityczną i widząc, że prokuratura może zostać odpolityczniona i że prokurator w sposób rzetelny mógłby się, może się pochylić nad tą sprawą, no to jest ten moment, kiedy tych ludzi należy pociągnąć do odpowiedzialności. Kogo zbieraj? Powiedział pan e, najwyżej e, spisu to był Marek Suski. Jak, jak szeroko szła ta akcja hakowania? Bo rozumiem, że to już wewnętrzne, że pan był w jakimś kręgu, czy pan był jedyny, czy ktoś jeszcze był, kto pracował dla tego wewnętrznego kręgu? Czy mogę Panu powiedzieć to, co zaobserwowałem i to, jakie polecenia wykonywałem? W momencie, kiedy dostawałem polecenia, że mam nagrywać posłów PiSu tam, gdzie uczestniczę w różnego rodzaju spotkaniach, owszem, w hotelu sejmowym, ale jeżeli odbywały się spotkania klubu poselskiego, na przykład wyjazdowe, gdzie były to kilkudniowe pobyty w hotelach, no to wtedy byli bardzo zainteresowani tak zwaną obyczajówką, aby zobaczyć, jak ci przedstawiciele tej partii się zachowują. Tak? A było hulaj, dusza, piekła nie ma. Także myślę... Czyli kto z kim sypia, tak? Dokładnie, kto z kim sypia, kto z kim ma romansę, kto pije, kto ćpa, kto robi różne inne rzeczy. A te różne inne rzeczy, to co? no Szeroko pojęte zabawy, tak? Okej. Okay. I to, to miało być. E, a co się wydarzyło z Panem? Jak pan. Jak nie załapał się pan do kolejnego parlamentu, tak? Było... A czy ja z, z własnej woli złożyłem mandat poselski hmm. jeszcze przed zakończeniem. Za zakończeniem. Tej kadencji, w której zostałem wybrany, po prostu powiedziałem, że nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Wynikało to chociażby z tego faktu, że Kamiński powiedział mi, ja abym zrzekł się immunitetu i zostały mi postawione zarzuty w prokuraturze na Pradze. Wtedy Kamiński występował przed Sejmem. Z, na posiedzeniu niejawnym, jak pan sobie przypomina, i Sejm nie uchylił mu, mu tego immunitetu. No i zostawi, zostałem pozostawiony sam sobie. I mówię, Chłopaki, no jak? Tak się nie robi. Razem robiliśmy wiele rzeczy. Wy nagle pozostawiacie mnie samego sobie. to, to chyba czas zacząć mówić prawdę, bo ja nie będę za was ponosił wszystkich odpowiedzialności. Dlaczego, za to, co dlaczego, dlaczego on tak. Jak on argumentował, że on ma być broniony? No. Ponieważ nad CBA mogło świecić tylko jedno słońce. Aha. W ten sposób. Ale też usłyszałem w tamtym czasie od Wąsika, że jeżeli nie będę trzymał tej narracji, która została przyjęta, czyli obciążania wszystkich tych osób w sprawach operacyjnych, w których brałem udział, to to postępowanie nie zostanie mi umorzone. Zarzuty postawiła mi prokuratorka. PiS przejęło władzę, wymiotło tą prokuratorkę od tej sprawy, przejął tą sprawę jakiś młody prokurator. Miesiąc, sprawa została umorzona. I po sprawie można? Można. I temat zamknięty. Zarzuty? Jakie zarzuty? Nic się nie stało, Polacy. Czyli to, dlaczego, to skąd, skąd dalsza, dalsza eskalacja tych waszych tych relacji? Dlaczego? Dlaczego jednak pan doszedł do wniosku, że pan powie prawdę? Ja też przeszedłem swego rodzaju przemianę wewnętrzną. Może trudno komuś, kto jest starym wyjadaczem dziennikarskim, albo wywodzi się ze służb, uwierzyć, tak, tak, przeszedł przemianę. Przeszedł, ponieważ pracowałem wtedy sam jako kawaler. Nie miałem nic do stracenia. Wykonywałem ślepo, z, będąc indoktrynowanym polecenia moich mocodawców. Dzisiaj mam czwórkę dzieci, kochającą żonę i yy, yy, po prostu... Naprawić? Do, nie chcę być tą osobą, która jest postrzegana w opinii publicznej jako ta, która skrzywdziła innych. Owszem, byłem narzędziem w rękach tych, którzy chcieli wyżynać swoich konkurentów politycznych. Czyli CBA to miały być takie obcęgi, yy, przez które pan, że tak powiem, pokazał, pan pokazał mechanikę, tak jak mówię, mechanikę, którą znaliśmy, chociażby ze sprawy Ryszarda Bedryja, mecenasa Ryszarda no Bedryja. Tak, wszyscy tą mechanikę, przepraszam, że panu przerwę, panie redaktorze, bo wszyscy tą mechanikę znają. Tylko ktoś w końcu odważył się powiedzieć prawdę i powiedzieć: tak, ja w tym mechanizmie osobiście brałem udział. I co teraz? Pff, nagle. Para zeszła, tak, dziennikarze straszą, yy, Żaryn jakieś głupoty, oświadczenia wypisuje yy, także że, że ja kłamię, oczekuję yy, yy, uniknięcia odpowiedzialności. Co oni za głupoty piszą? Ja chętnie z nimi się skonfrontuję yy, w postępowaniu prokuratorskim. Usiądziemy do jednego stołu, będzie niezależny prokurator, będzie zadawał pytania, będziemy udzielać odpowiedzi, a może wyłożymy jeszcze jakieś materiały na stół. Tak, i wtedy będziemy mogli sobie udowadniać, kto mówi prawdę, a kto nie. A efektem tego będzie wyrok sądowy. Ja też nie oczekuję, dzisiaj słuchałem wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska, że nie będzie wystawiał mi laurki prawdomówności. No oczywiście, że nie będzie. I ja nie oczekuję tego od nikogo, ponieważ prawda obroni się sama. Jeżeli wszyscy słusznie za za zauważają, prawnicy w szczególności, jeżeli kłamie, to mnie żaden, żaden świadek koronny mnie nie uchroni, ale jeżeli mówię prawdę, to może w końcu zakończymy z, tym, z, z tą niegodziwością i łamaniem prawa. A mówię niegodziwością dlatego, że tak, połamali kręgosłupy funkcjonariuszom, świetnym agentom, którzy dla nich pracowali przechodząc z innych służb, ale poniszczyli tych, też ludzi, z, 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 którzy byli dla nich niewygodni, bo myśleli inaczej. Ilu takich ludzi było, o których pan wie? W którym właśnie łamano kręgosłupy. W funkcjonariuszach? Tak. No, jest ich kilku, tak. No, oni dziś już są też y, poza strukturami CBA. Co, po niektórzy są głaskani, bo są gratyfikowani w, po, w postaci no, stanowisk w spółkach z kapitanem skarbu państwa i, i, i są wynagradzani finansowo. To rozumiem, że, że nie będą nic mówić, ale kiedyś to się skończy. Tak? I, i, I kiedyś może przyjdzie refleksja do, do, do jednego, do drugiego, i, i pomyślą: cholera, może rzeczywiście trzeba będzie powiedzieć prawdę. Niech chyba powie. To jest ten moment, w którym pan decyduje się. Pan ich zaskakuje. No przecież pan jest, pan jest też yy, człowiekiem, który. No ale inwigilować mi żonę Pegasusem. No właśnie. No trochę słabo. To rozumiem, że to był ten moment, w którym pan. Nie, po... generalnie wszystko się zbiera do kupy. Tak, to... ale kiedy, pan, kiedy pan tak naprawdę zakończył relację z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym? Kiedy pan, pan kiedy się zaczęło? kiedy mój ojciec dostał zawału? Jeżeli pan chce tak naprawdę wiedzieć, tak, i, i chyba jest pan pierwszy, y, któremu to powiem, tak? Jeżeli atakują mnie, ale nie mają na mnie nic, i zaatakowali mi żonę, a mój ojciec dostał zawału i wylądował w szpitalu, i proszę prokuratora, aby ściągnął zabezpieczenie na nieruchomości, bo ma wysokie schody i chce zmienić mieszkanie na inne, żeby mu było łatwiej się dostawać do własnego mieszkania, a on w sposób chamski i bezczelny śmieje mi się w oczy, to trudno mi jest później z takimi ludźmi w sposób poważny jakikolwiek funkcjonować. Nie, chodziło mi o to, w którym momencie pan, takie no, było spalenie właśnie mostów, to rozumiem to, co pan teraz mówi, to który jest rok? No, spaliliśmy mosty w 13. Tak? 13? W 13. Wtedy, kiedy odszedłem, kiedy złożyłem? No. Nie, przepraszam, w 14. Dokładnie. E, ostatnią rozmowę, bardzo ostrą, nieprzyjemną, mieliśmy w roku 14, e, bo w marcu. W marcu. I wtedy, kiedy złożyłem mandat poselski. Ale czy tam była jakaś taka na zasadzie dobra, odchodzisz, ale milczysz jak grób, będzie ok? Czy jak, no jak to, ależ, jak to, oczywiście, że tak. Tak było pod hasłem, a jak nie, no to. to... No, a jak nie, to ci odpalimy granaty. I odpaliłem. I, 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 który, i który, który był tym, który przyniósł tą, tą informację, tak wprost? Które, które Ale tam... ja rozmawiałem telefonicznie z Kamińskim. A, czyli to Mariusz Kamiński tak. mówi takie teksty. Tak, w rozmowie telefonicznej. No. Czyli nie, chodziło mi o to, kto, kto jest tym, który komunikuje. Ja cały czas próbuję zastanowić się, co, tywie, robi, ja... co robi Kam Mariusz Kamiński, co... bo o Macieju... ja, ja komunikuję się z, z, z każdym, hmm. ponieważ no, sam Kamiński mówił, no, byłam ich perełką. mieli do mnie zaufanie. Ale w pewnym momencie, no, gdzieś te drogi się rozeszły i, i, i koniec, tak? A ja nie będę za ich przekręty, za ich łamanie prawa e, brał wszystkiego na klatę i Tomasz Kaczmarek, mało kto pamięta moje nazwisko, ale agenta Tomka prawie wszyscy, ponosił odpowiedzialność za, za ich motywacje polityczne e, działając w CBA. Niech mi pan powie, bo e, Mariusz Kamiński jest postrzegany jako człowiek, kto, kto rządzi tak naprawdę, czy Mariusz Kamiński rządzi, czy Maciej właśnie jak, to, jak wygląda ten duet, pan ich zna, na ile alkohol i jego konieczność jego spożywania determinuje życie Mariusza Kamińskiego? Tego nie wiem, owszem razem uczestniczyliśmy nieraz w, w, w suto zakrapianych imprezach, biesiadowaliśmy, natomiast no, oni się uzupełniają na, nawzajem. Nie widziałem nigdy Mariusza Kamickiego odsłuchującego online rozmowy e, figurantów, a wąsika tak. No właśnie, a co, co, co czy, czy, nie, czy nie był obiektem żartów, jak se za, zamontował, e, że koledzy widząc to, panowie widząc to. Ciężko mi jest zestawić dziś, nie jest to żadną tajemnicą, że zanim podjąłem decyzję o tym, aby mówić y, prawdę, rozmawiałem z Pawłem Wojtunikiem. My się znamy kupę lat, razem pracowaliśmy jako przykrywkowcy y, w Centralnym Biurze Śledczym, robiliśmy naprawdę bardzo fajne, grube sprawy dotyczące y, bandytów w Polsce, ale też i za granicą, bo robiliśmy operacje międzynarodowe. Y, I ciężko mi jest dziś zestawić człowieka, który jest y, ogromnym fachowcem, owszem, Atakowałem go kiedyś w przeszłości, będąc posłem. Robiłem to pod jakby takie dyktando polityczne PiSu, bo tak pasowało, ale jednej rzeczy nigdy mu zabrać nie mogę. To jego fachowości, wiedzy, wykształcenia, doświadczenia, a ci ludzie tego nie mają. Oni nigdy nie pracowali w służbach. I trudno, żeby facet, który był kiedyś strażnikiem miejskim, czy szefował yy, w hotelu parkowym, tak, z, z byłym opozycjonistą Mariuszem Kamińskim, nagle stali się ekspertami od służb. Nie, mi chodziło o, o taką moment, no. w którym pan widzi, przychodzi i pan widzi u Maćka Macieja, no pan mówi, i widzi ten, że on odsłuchuje tu na bieżąco, jak pan powiedział, to jest ten moment, w którym pan do niego mówi, nie no Maciek, ale teraz to przejąłeś. No nie, ale ja nie mam... Nie mam wiedzy specjalistycznej A. w tym zakresie, nie studiowałem psychiatrii, mm. także ciężko mi to byłoby ocenić. Nie, nie, ale nie, chodziło mi o to, że po prostu e, powiem szczerze, ze wszystkich informacji ta informacja stała się publiczna w 2011 roku, w tygodniku Newsweek że on przesiedział 6200 godzin e, przy tym urządzeniu, słuchając ludzi e, online e, 6200 razy. To jest, to jest tak szokująca informacja. Że no właśnie pan no, powiedział. No są takie rzeczy, o których mi nawet nie wypada mówić, bo one z punktu widzenia takiej obyczajowości, moralności są tak żenujące, że jeżeli Wąsik siedzi i odsłuchuje rozmowy jednego z największych biznesmenów trójmiejskich i emocjonuje się jakimiś jego prywatnymi sprawami, a nie koncentruje się na tym, a na co, czym jest, się emocjonował? co jest istotne z punktu widzenia dowodowego, życiem prywatnym. Po prostu obyczajówką, życiem prywatnym. A to, to z kim sypia, jak sypia? Dokładnie tak. I, 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 to, i, to, I to ma być profesjonalne działanie, przecież to nikogo nie powinno interesować. Albo zwalczamy przestępczość, albo się stajemy jakimiś cenzorami życia yy, prywatnego ludzi. Czyli to były, czyli oni słuchając ludzi też gromadzili właśnie te, tą kwestię wrażliwą. Tak. E, powiedział pan o... Polity... No ale to jest akurat straszne z tego punktu widzenia, ponieważ przepisy mówią wprost. Jeżeli jest zdobyty materiał, który nie pozwala na postawienie zarzutów, to należy go zniszczyć. Ale przede wszystkim nie korzystać z niego. I taka wiedza, która dotyczy e, sfer intymnych, e, życia prywatnego nigdy nie powinna być wykorzystywana przez służby. Rozumiem, że była? A była. A czy może Pan dziś powiedzieć, czy to jest jednak w tych hasetach na, na później? W tych hasach? W tych hasach na później. E, pan powiedział o tych dziennikarzach, którzy byli na e, to skinienie. W jaki sposób ich określał Wąsik jako. Ale oni są kumplami. No właśnie. właśnie... To, nie, to, to nie trzeba określać. Oni, oni świetnie się mają, ramię w ramię spotykają się na rodzinnych kolacjach, wyjazdach, wakacjach. To tutaj nie. Nie trzeba określać, panie redaktorze, nie wiem, my dzisiaj się spotkaliśmy na rozmowę. Zaprosił mnie pan do rozmowy, za co bardzo dziękuję. tak, Pewnie spotkamy się może za jakiś czas, a może nie na ulicy. Powiemy sobie dzień dobry, podamy rękę i, i, i pana tutaj relacja zawodowa ze mną będzie zdrowa. A tam było po prostu ramię w ramię wspólne życie, wspólne, wspólne funkcjonowanie, y, przyjaźnienie się y, y, całymi rodzinami, no to jakby wymiana, wymiana tych informacji niejawnych do, do dziennikarzy, no nie miała tam jakiegoś no, mniejszego problemu. gmesma na przykład wrzucał e w internet takie zdjęcie, jak siedzi z tym istotlesem brodowskim na przykład. No rzecznik ja że... prasowy, tak, tak co da. Tak, właśnie tam na jakimś, jakiś tak właśnie demonstrował tą zażyłość, o której pan wspomina. Natomiast mnie interesowało, jak on ich prze przedstawiał, że spotkasz się z kim? Z Czarkiem? Z prze... no dokładnie, tak. tak. Bo ja też... Czarek jest od nas, Czarek jest... Nie, ja też, my się z Gmyzem znamy i to hmm. bardzo dobrze. Z, z, z dziennikarzami Gazety Polskiej również. Ja też uczestniczyłem w tego typu relacjach, także to mhm. wystarczy, tłumacz, to weź to zawieź Czarkowi, albo Tomkowi, tak i tyle. Nie, chodziło mi o to, jak, w jaki sposób była przedstawiona grupa. Dojedziemy... A czy... na pewno grupa miała swoich y, kierowników. I tymi kierownikami, którzy ją nadzorowali i nią sterowali to Kamicki z Wąsikiem, tak, natomiast miała swoich żołnierzy, wykonawców, którzy mieli też swoją hierarchiczność, podległość, tak, i, i, i no, zadania były rozdzielone. Jeżeli pan pyta o znamiona zorganizowanej grupy przestępczej, tak, jak najbardziej tak i tak w ten sposób należy to traktować. No właśnie, chodziło mi o to, czy to właśnie było właśnie tak, że on wie, po co przyjechał, że dostaje jakieś konkretne materiały. oczywiście, że tak. tak. Czyli, tak. To, to, czyli tu mamy, mamy to po prostu. Żadnych zaskoczeń nie ma. I e, powiedział pan, że to, są, to jest ta właśnie ten kortych tych dziennikarzy. Coś pan słyszał, czy ktoś jeszcze, to, czy to jest już w zasadzie ten rdzeń? Czy... Znaczy, ja bym chciał, chciał skupić na tym, co, w czym tak. ja uczestniczyłem. A, bo rozumiem, że ma jeszcze pan wiedzę odsłuchową. Tak, tak ale to dla prokuratury dziś, abym był wiarygodny, mhm. będę mówił o tym, w czym bezpośrednio uczestniczyłem, tam, gdzie opiszę okoliczności konkretne, w których brałem udział, gdzie nikt nie jest w stanie tego podważyć. E, czy szukali obyczajówki na Donalda Tuska? Pewnie, jakbym do niego dotarł, to takie zakusy by były. E, czy szukali innymi źródłami? Pegasusem? Nie wiem, mhm. ale patrząc, dziś, dziś jak słyszę, że ma powstać komisja śledcza do spraw y, inwigilowania opozycji czy Pegasusa, y, z mojego punktu widzenia, bo znam tych ludzi, istotne jest to, żeby wyjść od samego początku. Czyli nie od momentu, kiedy został zakupiony Pegasus i został, używan, został użyty do inwigilacji pana Brezy czy pani prokurator Wrzosek. I innych osób, ale trzeba wyjść od takiej postawy tych szefów od samego początku, co nimi kierowało. Bo ja stawiam znak równości pomiędzy przykrywkowcem a Pegasusem. To jest dokładnie tako, takie samo narzędzie do pozyskiwania wiedzy, materiału kompromitującego, obyczajówki, materiału dowodowego, jedno i drugie. I jakby ten modus operandi Wąsika i Kamińskiego od początku powstania CEBA jest przez te wszystkie lata dokładnie taki sam. Może pan wyjaśni, właśnie powiedział, kim, czym jest e, przykrywkowiec e, jako narzędzie? Jest to funkcjonariusz, który pod zmienioną tożsamością e, infiltruje środowiska, do których jest kierowany. Oczywiście są to środowiska przestępcze, tak, tak powinno być. E, w, które są e, od wewnątrz rozpracowywane, zbierany materiał dowodowy na popełnianie przestępstw przez członków takich grup. E, I chyba takim, no, odniosę się do filmoteki, e, dobrym filmem o, obrazującym e, w dużej mierze, w dużej mierze pracę przykrywkowców jest Dony Brasco, e, gdzie funkcjonariusz FBI e, infiltruje struktury mafii włoskiej, w Stanach Zjednoczonych i, i tak to powinno wyglądać, i taka, tak ta praca e, e, powinna być wykorzystywana, a nie do zwalczania konkurencji politycznej. No właśnie, bo pan powiedział, że to było takim, że przed Pegasusem był przykrywkowiec, czyli, e, czyli, krótko mówiąc, wprowadzali przykrywkowców do środowisk nieprzestępczych, czyli tak jak tutaj. Politycznych, był, tak. Politycznych, Widzicie? dokładnie. Później się okazało, że to narzędzie może być ułomne. Ponieważ ktoś zacznie myśleć i e, podnosić larum, że to jednak nie tak, nie tędy droga, no Pegasus nie będzie się buntował. Czyli to jest tak, że ponieważ e, przykrywkowcy, bo rozumiem, że nie był Pan sam, nie był Pan jedynym e, narzędziem używanym, tak jak pasie Sapasie określił narzędziem, nie był Pan jedynym używanym w ten sposób, to rozumiem, czy Pan był jedyny, który miał wątpliwości, czy wie, więcej osób zaczęło im mówić, nie, no Panowie, ale przeginacie. Przygin Jestem przekonany, że jak zaczął im się e, kruszyć grunt pod nogami, to tych funkcjonariuszy, którzy będą chcieli opowiedzieć o tym, w czym brali udział, będzie więcej, ale myślę, że na to musimy chwilkę poczekać. Dobrze, pan mówił o politykach. Czy słyszał pan o e, ataku hakowaniu przez CBA sędziów? E, takie środowisko. Czy mówi pan rektor o, o tej aferze hejterskiej? Czy... Nie, to znaczy ogólnie, bo haterska to już jest takie czasy, kiedy pana nie było, ale jeszcze pan tak. był w czasie, a był pan w czasie 2009 roku, kiedy trwała też operacja. Wymierzona w sędziów Sądu Najwyższego. No tak, ale będę odnosił się do tego, co wiem i w czym uczestniczyłem. Dobrze? Nie będę no nie, nie będę gdybał. Natomiast to prawda, to do jej celem był sędzia Sądu Najwyższego, który, tak kolokwialnie mówiąc, wgrał się w aferze hazardowej. Tak, i, 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 I chciała właśnie posiąść jak największą wiedzę na temat tej osoby. Ten sędzia dzisiaj już nie żyje. Yy, nie przypomnę sobie jego nazwiska, ale, ale wtedy, wtedy to były ukierunkowa ukierunkowane działania, były właśnie w Sąd Najwyższy. I to bez względu na to, czy to był ten sędzia, inny, po prostu trzeba było w ten sąd uderzyć. Czyli po prostu takie, ale kto, od kogo przyszło to? Dorota przyszła z tym, e, kaniem przyszła z Nie, tym Nie, Kamiński wydał mi polecenie, żebym ją zawiózł do Wrocławia, a tam funkcjonariusz, który prowadził tą sprawę, wyłożył jej dokumenty na stół. Czyli on po prostu, czyli to on, chodzi mi o to, gdzie się pojawiło polecenie, gdzie to polecenie… Uderzyło? Zawsze u góry, czyli zawsze… U... Czyli to Kamiński powiedział, że tak. uruchamiamy kwestię tak. tego. Czyli to było, a czy to rozumiem, że to moment, w którym działalność wasza jako funkcjonariuszy zawodziła i nie było dowodów przestępstwa, był momentem, w którym wchodziła Kania, Gmys, Pereira, tak. I zaczynała się jazda medialna. Tak, czyli to jest moment, że to jest taki drugi rzut wtedy, kiedy nie ma dowodów przestępstw, tak. to oczerniamy tych ludzi w, media, w mediach. No to im, i, i, i to są te właśnie rzeczy, bo do, do tej pory wiedzieliśmy, co pan przekazał e, Kani, co przekazał e, pan e, Gmyzowi, a co na przykład trafiło, jeżeli pan pamięta, do Pereiry. To, to akurat w, w szeroki sposób przedstawiłem do protokołu i na tym etapie chciałbym mhm. po prostu więcej nie, nie mówić, dlatego że czekam na ruch ze strony prokuratury. Mhm. Chciałbym dokończyć te czynności, aby zostać do, dosłuchanym. I, i, I wtedy, jeżeli prokurator da zielone światło, to będę kontynuował z, y, swoje wypowiedzi na ten temat. Ja rozumiem, że Pan liczy, no bo wszyscy umiemy liczyć. Wiemy o tym, że zostało maksymalnie dwa, trzy, dwa, dwa, i pół tygodnia, bo to jest no, dokładnie... Tu się może wydarzyć wszystko. Znam też Kamińskiego i Wąsika i naprawdę określam ich jako panów życia i śmierci, ponieważ mając tak potężne narzędzia w rękach, jak służby specjalne, mogą dzisiaj zrobić wszystko. Nie zdziwiłbym się, wychodząc od pana ze studia, że zostałbym zatrzymany. Także to wszystkiego możemy się spodziewać po tych ludziach. No właśnie, w którym momencie pan zobaczył, że oni są zdolni do wszystkiego. Co to jest, do, zdolni do, do wszystkiego w ustach? E, bo już pan powiedział, że to są ludzie. Zdolni którzy... do wszystkiego, zdolni do tego, żeby ludzie, którzy powinni stać na straży obowiązujących przepisów prawa, tak naprawdę je łamią dla swoich koniunkturalnych potrzeb. Czy nie w jakikolwiek kiedyś tłumaczyli panu, dlaczego musi pan złamać prawo? Czy to po prostu było tak, wychodziło zrób to, to i to i w ogóle nie zajmowali się tym? Czy w ogóle tłumaczyli, czy uzasadniali? Nie no, uzasadniali tym, że jest to kwestia polityki i tego, że to Prawo i Sprawiedliwość jest tą najbardziej słuszną, jedną, jedyną partią w Polsce, która może sprawować władzę. I... I, I tyle. I to tak to było politycznie uzasadnione. Nie, ale chodziło o to, że wiedzą, że poprosili pana o działalność niezgodnie z prawem. Czy potrzebował uzasadnienia? E, mówić. Nie, wynagradzali mnie i przyznawali wysokie premie. Aha, czyli to było na zasadzie tego, no słuchaj, czyli to e, idzie tutaj duży przelew, to zrób to, to, to i to. I tak. Nie, no. Oczywiście wskazywali na to, że chcą też zadowolić Jarosława Kaczyńskiego. I to było jakby też ich, ich motywacją do tego, żeby budować swoją pozycję w partii. A, a jak, jak oni się odnosili, jak referowali Jarosława Kaczyńskiego? Czy to jest jakoś no, guru. guru, ale jakoś, jakoś go nazywają, naczelnik, prezes. Bo, prezes, 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 ale no najważniejsza w ich życiu osoba. My, dowiedział się pan czegoś o życzeniach? prezesa życzenia w sensie, co trzeba zrobić jakoś, jak, jak, były specjalista. Kiedyś, specjal... kiedyś, kiedyś Kaczyński Mi Kamińskiemu pogroził, jak się pojawiły publikacje na temat CBA, jak funkcjonowaliśmy i Kaczyński był niezadowolony z tych publikacji i, i rzeczywiście wtedy, wtedy Kamiński mocno się wystraszył, że może jakieś konsekwencje w związku z tym ponieść. Po prostu się go bał. A te konsekwencje, chodzi o te publikacje, gdzie żeście poszły z imprez, tak? Gdzie... Między innymi, tak. Mhm. Czyli to się Kaczyńskiego nie podobało, że siedzieliście tam, zostaliście sfotografowani? Był, Ta. Chyba były wasze fotografie, które wyciekły. Tak, tak, tak. A kto wyrzucił panu. te fotografię? Nie mam pojęcia. A przecież taki był dosyć wąski, wąski krąg no, ludzi zaufanych. Ktoś, ktoś tam musiał pęknąć. <grym> no. e powiedział pan, że to są ludzie, panowie życiele śmierci, zdolni do wszystkiego. E do, do, jaki najbardziej, jeżeli pan może powiedzieć, niegodziwy czy y, y, widział pan tej dwójki? Jolanta Kwaśniewska. Dlaczego? Dlatego, że gdybym nie wycofał się z kłamliwej narracji, to by ją zamknęli. Czyli to był cel. <laughs> I w w którym roku podjął pan decyzję to w, w odejścia na, na, na któryś tam krąg, czyli? W dziewiętnastym, ponieważ... Czy, on, czy oni w 19 chcieli wciąż ją zamknąć, w roku 2019? Tak. No przecież wezwali mnie na czynności konfrontacji z osobami, które w tej e, s, sprawie były figurantami, które były rozpracowywane e, i chodziło o to, aby s, s potwierdzić Wypowiedzi tych osób, które mówiły o tym, że, ta, że ten dom należy właśnie do Jolanty Kwaśniewskiej. Gdybym się wtedy z tego nie wycofał, no to przyjechaliby po panią Jolantę. Nie było innego materiału dowodowego w tej sprawie, bo ona już jest chyba po raz kolejny umorzona, ta sprawa ona była umorzona za. Nie przypomnę sobie roku, przepraszam panie redaktorze, ale, ale jak PiS przyjęło władzę, a prokuratorem krajowym został Święczkowski, to podjęto tą sprawę na nowo. I w ramach tego nowego podjęcia, nowego prowadzenia tego postępowania, prowadzono ze mną czynności konfrontacji. Ja w trakcie tych czynności konfrontacji powiedziałem prawdę, no i wywróciłem im stolik. Znaczy się, aby jakaś reakcja była na no to wywrócenie stolika? Tak, grożono mi. Właśnie, że konsekwencje będą takie, że to wszystko obróci się przeciwko mnie i rzeczywiście trafiłem do aresztu. Czyli mamy rok 2019, kiedy chcą ją wsadzić. Rozumiem, że nie ma żadnych dowodów poza wyjaśniami. Rozumiem, że były jakieś osoby, które zeznawały nieprawdę, tak, które mówiły. No, pan miał potwierdzić jakieś wyjaśnienia? Że tego... znaczy nie, ja w swoich notatkach służbowych, żeby to sprecyzować, że pan redaktor miał jasność, pisałem nieprawdziwe wypowiedzi tych A. osób. Tak, i, to... ja, I teraz było to, że oni się zaprzeczali, i pan Tak, miał... a i mieliśmy się skonfrontować, i ja miałem dalej potwierdzać to, co oni niby nieprawdę mieli mówić. Tak? I jakbym to potwierdzał, nadal pomimo to, że te osoby by to kwestionowały, to i tak by po panie nie To jest pani... bardzo ciekawe to, co pan powiedział. Czyli pan się spotykał z ludźmi, tego. Tak. pan robił z tego notatkę, tak. która miała być dowodem. Tak. I ta notatka nie... zawierała nieprawdziwe, nieprawdziwe treści. I potem tak. na podstawie tych nieprawdziwych treści, które, ponieważ jest notatka, która jest dowodem, tak. po latach pan to ma potwierdzić, i w tym momencie prokurator, a później sąd ma na podstawie tego skazać. Od... I tak, tak naprawdę mamy do czynienia już nawet nie z wieloma osobami, tylko z jedną osobą, czyli panem to wisi na pańskiej wiarygodności w całości tak. tego typu oskarżenie. Tak. Na tym, że w tamtym czasie w tym momencie pa, pan coś takiego zapisał, a ta osoba, która dziś Zgodnie z prawdą, ale jest. Ona zaprzecza. Zaprzecza, ale jest skonfrontowana z pańską notatką. A ja to, to potwierdzam. potwierdzam. Widzi pan, bo ja miałem. Jest z... Ja miałem sytuację taką, że w dwójka funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego próbowała się nieformalnie spotkać w restauracji z bliską mi osobą i właśnie mnie ostrzeżono przed dokładnie takim scenariuszem, mhm. że oni zaprotokołują rzeczy, których ta osoba nie powie, 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 powie za, zapiszą w notatce, że to, są osoby, że to są rzeczy, które ta osoba powiedziała, ale się wycofała z protokołu. Następnie we dwóch się podpiszą, pod i będzie dwa do jednego i że muszę jak najszybciej e, cofnąć się do tego miejsca mm. i przerwać to wydarzenie. I rozumiem, że to jest jak, czy to, to był jakiś standard, czy to była ktoś, to przed i powiedział, że tak należy robić? Jeżeli chce się na kogoś materiał znaleźć, to się zawsze znajdzie i widzi pan, że tego typu ma metodami jest to możliwe. I albo służbom e, kieruje ktoś, kto jest doświadczony jest merytorycznie przygotowany, żeby być fachowcem i profesjonalistą, albo są harcerze. A chwilę wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo ja myślę, że bo jak na pana patrzę, to pan robi wrażenie. ja jestem szachistą, że pan jednak właśnie pan trochę też sygnalizuje, że pan ma coś za zanadrzu. Czy jak oni przyszli w 2019 roku i panu grozili, czy pan im powiedział, e, jakie będą konsekwencje, jeżeli coś... Nie. Nie. Nie? Nie, nie bo nie zdążyłem. Nie, chodziło mi o to, czy, czy, oni, czy, czy to jest ich wyobraźnia, czy oni myślą, że, że jest jakiś Armagedon to, Tomasza nie, Kaczmarka, agenta Tomka, który, który się zabezpieczył na... na, na, na... No, ale przecież wiedzą, ile lat ze mną współpracowali w CBA, hmm. wiedzą, ile lat byłem posłem, wiedzą, z którymi parlamentarzystami miałem bliskie relacje, wiedzą, z którymi hmm. współpracowałem, znają tych parlamentarzystów, wiedzą, co ci parlamentarzyści mają za uszami. Także, no... Ale nie, mi bardziej, mi bardziej chodziło właśnie, okej, okay, wiedzą jakim materiałem, czyli krótko. Mówiąc, czy. No bo ja mam wrażenie, że oni się czegoś boją jeszcze. Czy pan, pan dysponuje? Tak pan myśli? Pan... Nie wiem, ciężko mi to ocenić. Są strachliwymi ludźmi, bo, bo pokazuje to chociażby ta okoliczność, że wysyłają żary na, na pierwszą linię frontu, który bidulek musi coś komentować, a sami głosu nie zabiorą. Tak? no to już chociażby świadczy o tym, że tam strach y, zajrzał do, do oczu. No, nie wiem, jakie będą reakcje, jak się spotkamy w konfrontacji przed prokuratorem. No, mam nadzieję, że zachowają się godnie, że nie będzie histerii, płaczu i lamentu i błagania o litość prokuratora, tak? tylko jeżeli się narobiło, no to z podniesionym czołem trzeba będzie bramę więzienia przejść. No, nawiązuje pan do tego, że pan Maciej Wąsik się rozpłakał tak? na, na... Na sali sądowej po usłyszeniu trzech lat więzienia, czy jeszcze do jakichś wydarzeń. A nie... się, to tak. tego nie wiedziałem. Nie, no myślałem jak pan mówił opłaczył, <laughs> bo to była taka scena, która ten twardy Maciej Wąsik, który właśnie to pozbawia ludzi, kieruje ich do więzienia, kieruje ich. Tak było naprawdę? Tak, on na sami. Nie wiedziałem sobie, tego. Bo właśnie myślałem, myślałem to, 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 jaka, to jaka historia pana skłoniła do przywołania tego płaczu? Myślałem, że to właśnie. Bo ich znam, że są po prostu miętcy, że są twardzi wtedy, kiedy są, mają wyższość nad innymi i ich niszczą. A w momencie kiedy zapada im się grunt pod nogami, to wtedy ten cały mit twardości się sypie. Widział pan takiego spanikowanego wąsika kamińskiego? Tak, no to, też widziałem. To kiedy, kiedy to było w jakich okolicznościach, jeżeli mogę? No, panie redaktorze, jeżeli się zabezpiecza nośniki z materiałami, gdzie są moje zdjęcia, tak, a później się to oddaje i jest to przedmiotem publikacji dziennikarskich, to raczej nie mówimy wtedy o profesjonalnej służbie, tylko o harcerzach, bo taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Już pomijając fakt mojej działalności w CBA, ale w jaki sposób moje zdjęcia y, dostały się do prasy i y, y, stały się y, przedmiotem publikacji. Czy ja to jest wina? To jest wina tych ludzi, tylko i wyłącznie. Ja powinienem zostać cały czas anonimowy, bez względu na wszystko, cokolwiek by się nie działo. Nie, nie widziałem jeszcze, żeby w taki sposób dekonspirowano funkcjonariuszy ale pod to... przykryciem przeagentów. To... to było w roku w którym? 2009. Ale oni rozumiem, że robili to po prostu przez ten Brak profesjonalizmu i. Tak? To... No tak, ale wtedy też strach zajrzał w oczy, no bo przecież to wydaje im ocenę ich funkcjonowania. Ale rozumiem, co pan przeżył z pretensjami. Bo chodzi mi o to, bo to bardzo ciekawa rzecz. No moment... trudno, żebym nie miał pretensji. Nie, chodziło mm -hmm. mi o to, że gdzie pan widział po prostu tego, jak się zachowuje przestraszony Maciej Wąsik? Co on się bał, że pan mu nakładzie po, po, po buzi? Czy... Nie. czego może się bać Maciej Wąsik, który jest herosem i, i potrafi niszczyć innych, ale jak sam dostaje kuchsańce, to nagle, to nagle podkula ogon pod siebie, tak? no Wystarczy jedno złe spojrzenie prezesa Kaczyńskiego. Przecież Maciej Wąsik był odpowiedzialny przez szereg lat za zabezpieczanie e, e, miesięcznic i marszy z kościoła pod pałac prezydencki. Wystarczyło jedno potknięcie Wąsika, jak Kaczyński na niego spojrzał, to od razu był wyprostowany jak struna w gitarze. Tak? Także no, są ludzie, którzy też mają na niego wpływ. Kamiński, przestarzony Kamiński, kiedyś go pan Kołaszczyk, właśnie jakimś konkretnym wydarzeniem? Pozostawmy to na później. Dobrze. Moim Państwa gościem był Tomasz Kaczmarek, słynny, najbardziej znany jako agent. Tomek, człowiek, który powiedział, jak wyglądało zarządzanie hakami przez PiS. Niech mi Pan jeszcze powie. A kiedyś y, powiedzieli panu, że ma, że ma pan coś na przykład zebrać na prezesa Kaczyńskiego, albo coś ich tutaj interesowało? Nie, konfabulować nie będę, nigdy takiej sytuacji nie, nie, nie miałem. Także ja naprawdę, żeby być wiarygodnym dla słuchaczy, nie, ja się dla pytam, odbiorców... pytam się, próbuję zrozumieć, czy była, czyli, to, czyli prezes Kaczyński to była ostateczna granica tego Kamińskiego i Wolsika? No tam. Bóg jest jeden w PiS. Nie, czyli tu, 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 nie było, tu nie było. To było, właśnie mnie ciekawiło, czy prezes jest off-limit, czy próbowali się asekurować. E, nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. Szanowni Państwo, to ja jeszcze tylko, jeszcze ostatnie pytanie. Niech mi Pan powie, jaki Pan sobie wyobraża scenariusz dalszy. czy znaczy taki optymistyczny, to, to Pan pewnie sam mógłby go przedstawić. Natomiast. Myślę, że nowa władza, która się teraz tworzy, rząd, który się tworzy, nie popełnią dwóch błędów. Nie przyjmą postawy, która miałaby wystraszyć ewentualnych przysz przyszłych świadków od składania zeznań. To jest bardzo istotne, mhm. żeby zagwarantować tym, Osobom, które zechcą mówić prawdę yy, na różnych płaszczyznach, bo będą różne komisje śledcze, nie tylko dotyczące służb specjalnych, ale żeby te osoby, które będą wzywane przed te komisje czy do prokuratury, żeby miały gwarancję tego, że jak zaczną mówić prawdę, to im się krzywda nie stanie. Yy, a druga rada to taka, żeby jak już zmieniać, to zmieniać do spodu. Nie pozostawiać niedobitków, ponieważ to się wszystko później obraca w drugą stronę. I chyba jeszcze powie, no na razie z pańskich zeznań wynika, że do więzienia powinni na podstawie pańskich zeznań, tego co pan pokazuje, trafić kamieński wąsik. Ktoś jeszcze? No, szefów było trzech, także. Czyli Ernest Bejder Jak najbardziej. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.